Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Są faktycznie takie standardy albo jakby to, co możesz zobaczyć po prostu, nie wiem, nie wszystkie się da się otworzyć kupując je, natomiast na pewno trzeba przeczytać to, co jest na opakowaniu napisane. Jest bardzo dużo informacji, które znajdują się na samym pudełku, natomiast no oczywiście niektóre firmy posiłkują się wielkimi napisami 100% coś tam, tak? Natury. 100% natury, 100% nie wiem, wegańska, albo że wszystko jest naturalne. No więc mam nadzieję, że klienci też są coraz bardziej już świadomi, że to, co jest naturalne, że jakiś kosmetyk czy świeca jest naturalna, to wcale nie oznacza, że to jest najlepsze. Tak, zresztą wczoraj rozmawiałam z Aretą Szpurą i śmiałyśmy się właśnie z tego, że tak naprawdę wszystko na koniec dnia pochodzi z natury, tak. Prawda? Też dała mi taki śmieszny przykład o tym, jak się sprzedają truskawki, że są truskawki krajowe. Zresztą myślą, że są polskie, a one po prostu... Z jakiegoś kraju są. Z jakiegoś kraju. Więc to tak trochę jest z tą naturą, tak, że kupowanie na szybko, jeżeli chcemy kupić na szybko coś, tak, nie researchując marki, to najbezpieczniejsze jest właśnie przeczytanie tego, co jest na opakowaniu i gdzieś tam może też zaufanie na przykład miejscu, w którym kupujesz, tak, bo jest wiele butików czy firm, które niezależnie czy jest to mały butik czy sieć, to ufasz im, że oni po prostu badają, nie wiem, dokumentację, certyfikaty, nie biorą, że tak powiem, przypadkowych marek, tylko jednak sprawdzają mocno, z kim pracują. Ale też na przykład, jeżeli masz możliwość otwarcia tej świecy, to istotne jest to, żeby zobaczyć, czy powierzchnia wosku jest na przykład równa, taka aksamitna, czy nie występują tam jakieś bąbelki, czy wosk na przykład się nie poci. To jest śmieszne stwierdzenie, że wosk się poci, ale to chodzi po prostu o to, że różne olejki czy perfumy potrafią wyjść na powierzchnię wosku. Nie jest to, nie oznacza to zawsze, że to jest coś złego, tak? Bo czasami po prostu jest to świeca, która jest testerem i jest w ciepłym po prostu pomieszczeniu, więc jak jest nasycona jednak tym zapachem, to on potrafi czasami wyjść na powierzchnię. Może to nie przeszkadzać w ogóle w jej użytkowaniu, a może się okazać, że dochodzi do takiej reakcji chemicznej, która powoduje, że ta świeca po prostu nie będzie się ładnie paliła. No i też warto zwrócić uwagę na umiejscowienie knota, żeby on był jednak jak najbardziej w centralnym miejscu, bo to gdzieś tam potencjalnie też może spowodować, że ta świeca się, jeżeli nie będzie, to że będzie się jakoś nie najlepiej paliła. Ale tak naprawdę ciężko jest to stwierdzić, wchodząc po prostu do sklepu i kupując coś na szybko. Natomiast tak jak widzę po naszych klientach, to mają coraz większą świadomość, dopytują się o różne szczegóły i ja bardzo chętnie takich informacji udzielam ze względu na to, że może nasze na przykład opakowania nie emanują napisami naturalne, wegańskie i tak dalej, bo jednak bardziej idziemy w stronę tych takich marek premium światowych, które bardziej takie informacje udzielają na swoich social mediach, na stronie internetowej, czy w ogóle w różnych publikacjach. Natomiast no tak, to chyba nie da się do końca jakby tego tak zweryfikować na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o to, z czego dana świeca jest wykonana, tak. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.